Dzień dobry Państwu. Przygotowują się do tego panelu hasłem wywoławczym. Tego panelu było słowo, był termin postdemokracja. No i właściwie nie wiedziałem za bardzo, co to znaczy. Czekałem oczywiście tutaj na tekst pana profesora Krasnodębskiego. No i czekając, zajrzałem do internetu. No i okazało się, że tego hasła nie ma w języku polskim. To hasło występuje natomiast w wersji angielskiej, francuskiej, włoskiej, w Wikipedii, tak? Holenderskiej i najobszerniejsza jest ta wersja niemiecka. I tutaj, słuchając pana profesora, radośnie zauważyłem, że będziemy mówić o tym samym, bo tutaj no, właściwie w taki sposób jest ta postdemokracja przez pana profesora i przeze mnie tutaj pojmowana, czy przez innych tutaj autorów. I z tego, powiedzmy, z tej definicji postdemokracji, czyli to oznacza uwiąd procedur demokratycznych, tak? Zlewanie się elit politycznych, kulturowych, ekonomicznych. Z tej definicji wynika, że jest to takie zjawisko uniwersalne, tak? Zachodzące no, zarówno i w Polsce, jak i w Europie Zachodniej. Tak więc, żeby starać się jakby wyjaśnić, co się dzieje, powiedzmy, na poziomie faktów, tak, w tej sferze empirycznej, historycznej, a potem jakby zinterpretować to, co się dzieje w świadomości społecznej, jaki to znajduje wyraz, jakie to znajduje odbicie świadomości społecznej, bo tutaj profesor o tym też tutaj wspominał, no to by trzeba było się odwołać do jakiejś teorii społecznej, tak, do metanarracji, mówiąc tak, w takim języku postmodernistycznym. No i tutaj właściwie jakby takim moim dwa punkty inspiracji, dwie osoby, no to jest Karl Polanyi i Leszek Nowak. Ci, powiedzmy, autorzy, co oni twierdzą? No oni twierdzą, że demokracja, tak można przynajmniej rozumieć Polaniego, nie jest czymś danym raz na zawsze. W historii, w takim długim trwaniu, można znaleźć takie okresy historyczne, w którym następuje faktyczne wyzwolenie gospodarki, następuje liberalizacja, ale te jakby okresy są przeplatane takimi okresami, w którym państwo dominuje nad życiem społecznym. Tutaj ta praca Polaniego, Wielka Transformacja, jest takim opisem, powiedzmy, takim historycznym tego. Ale z kolei no, niemarsowski materializm historyczny Leszka Nowaka jest próbą takiego teoretycznego opisu. I tutaj no, pan profesor Krasnodębski zauważył, że cechą postdemokracji to jest zlewanie się elit. Tak? I teraz przyjrzyjmy się bliżej temu, powiedzmy, temu procesowi. No ja tutaj obawiam się użyć pojęcia klasa, no bo tak jest filozofii społecznej, że jak się użyje pojęcia klasa, to się zapala czerwone światełko i to się musi kojarzyć z Marksem, zwycięską rewolucją, komunizmem, ale tak nie jest, no bo tutaj już w tym momencie przypisujemy pewną teorię do pewnej jakiejś rodziny, szerszej rodziny. I tutaj no, w jaki sposób tą demokrację można wyeksplikować, odwołują się do takiej uogólnionej kategorii klasy, tak? No ja w tym miejscu, no Państwo może nie wszyscy są z tym obeznani, ale ta koncepcja jest pewnego rodzaju uogólnieniem tej marksowskiej koncepcji klasy, to się zakłada, że jakby istnieją, konstruują się takie trzy wielkie zbiorowości w polityce, gospodarce i kulturze. I w każdej z tych sfer dziedzin życia społecznego można wyróżnić środki przymusu, produkcji i masowej komunikacji. No i wytwarzają się elity, klasy, czyli grupa osób, która dysponuje tymi środkami. I teraz te klasy, powiedzmy wyższe, one mają taką swoistą podwójną funkcję. Bo z jednej strony to panowanie klasowe jest źródłem ładu społecznego, tak? Czyli te klasy, państwo pełni taką pełną funkcję cywilizacyjną, ale z drugiej strony pełni funkcję zniewalającą. I podobnie jest w gospodarce i w kulturze. I teraz czym się charakteryzuje ten system demokratyczny? Tutaj według
mojego rozwinięcia czy aplikacji tej koncepcji, pomiędzy musi nastąpić fakt rozdzielenia klasowego, tak? Czyli mamy odrębną klasę władców, właścicieli kapłanów, to jest jeden warunek, pomiędzy nimi musi zachodzić równowaga wpływów, tak? Żaden z tych członków, żadna z tych klas nie jest wyróżniona. I po drugie, i po trzecie, jeżeli zachodzi konflikt społeczny, tak, pomiędzy na przykład własnością a klasą, to władza wspomaga bezpośrednich producentów w tym konflikcie z własnością. I na odwrót, jeżeli dochodzi do konfliktu na linii władza obywatele, to własność popiera obywateli przeciwko władzy. I wtedy w takim, powiedzmy, w takim stanie takiej równowagi klasowej wyłaniają się te instytucje demokratyczne, no i one coś, powiedzmy, ważą, tak? Coś tam coś znaczą. I teraz ta postdemokracja, której ci autorzy twierdzą, no to w świetle tej interpretacji to by oznaczało, że no dochodzi właśnie do zlewania się tych procesów podziałów klasowych. Z tym, że u profesora Leszka Nowaka no to pojęcie kumulacji podziałów klasowych jest pojęciem zbyt ostrym, zbyt takim skondensowanym. I tutaj ja jakby posługuję, warto wprowadzić takie pojęcie sojuszu klasowego, czy takie pojęcie oligarchizacji podziałów klasowych. Na czym to polega? No, to polega na tym, że aby, powiedzmy, że warunkiem trwałej realizacji interesu społecznego przez jedną klasę społeczną, tak, na przykład władców, jest posiadanie, czy jest dostęp do zasobów będących w dyspozycji innej klasy społecznej. Na przykład władza musi mieć odpowiednie poparcie mediów, tak, albo władza musi mieć odpowiednie poparcie biznesu, żeby wygrać wybory. I na odwrót. Biznes, żeby prowadzić, powiedzmy, no tą swoją działalność gospodarczą, musi mieć poparcie władzy, musi mieć też poparcie no, mediów, tak? To jest kwestia reklamy całej, gdzie się kreuje popyt, kreuje się konsumenta, kreuje się styl życia odpowiedni, który właśnie jest zgodny tutaj z interesem biznesu. Ja bym powiedział, że właśnie to zjawisko postdemokracji, które teraz występuje, to jest właśnie efekt takiego, takiej oligarchizacji tych podziałów klasowych. Ale tutaj zauważa się w tej, powiedzmy, w tych definicjach, powiedzmy, postdemokracji, że co się dzieje z państwem? Otóż, gdy mamy do czynienia ze zlewaniem się podziałów klasowych, tak? Czyli mamy do czynienia z fuzją władzy politycznej i gospodarki, to ta fuzja może przebiegać na dwojakie sposoby. Czyli tak jak na przykład w realnym socjalizmie, że gospodarka zostaje podporządkowana władzy politycznej i w tym momencie przedsiębiorstwo działa zgodnie z logiką polityczną. Tak? Tutaj liczba na przykład, liczba członków partii w przedsiębiorstwie ważyła, bo dyrektor, jeżeli miał, powiedzmy, zbyt mały odsetek członków partii w danym zakładzie pracy, no to nie mógł liczyć na przykład na surowce, a tymi surowcami, powiedzmy, rozdziałem tych surowców zajmowały się komitety partyjne. Czyli w tym, w jednym układzie, tak, ta jedna wersja fuzji polega na tym, że gospodarka jest podporządkowana logice politycznej, a z kolei w postdemokracji państwo, czy aparat państwowy, czy władza polityczna jest podporządkowana logice ekonomicznej, tak? Czyli państwo jest traktowane jako firma, jako korporacja. I powiedzmy, w związku z tym państwo jakby rezygnuje z pewnych działań i pewne obszary tego państwa są reprywatyzowane, tak? Oddawane jakby tutaj pod zarząd firm prywatnych, na przykład bezpieczeństwo, czy tam ochrona zdrowia, nawet takie funkcje, które powiedzmy jakby wpływają, czy są elementem no, liberalnego państwa minimum. I te, powiedzmy, procesy, one
powiedzmy, dzieją się, można powiedzieć, w taki sposób no, naturalny, spontaniczny, ponad podziałami jakby ideowymi. Różne autorzy z różnych opcji, powiedzmy, to rozpoznają, czy trafnie, czy nie, to jest jakby tutaj inna kwestia. No i teraz w Polsce, tak, jeżeli przejdziemy teraz do tego podwórka polskiego, no to można powiedzieć, że właściwie u nas mamy taką postdemokrację postkomunistyczną. Dlatego, że o ile powiedzmy na Zachodzie, w krajach Europy Zachodniej, ta tradycja tych rozdzielonych klas była dosyć długa, no to właściwie w Polsce po roku 1945 niezależna własność, niezależna opinia publiczna została zlikwidowana przez aparat partyjny. No i właściwie po roku 1989 komuniści, to ten proces uwłaszczenia nomenklatury, który powiedzmy miał miejsce w latach, na przełomie lat 80. i 90., to właśnie polegał na tym, że twój władza, tak, czyli aparat partyjny, rezygnował z władzy politycznej w zamian za władzę gospodarczą. To jest hasło, powiedzmy tutaj, spółki nomenklaturowe. I właściwie to się dzieje, no, te związki pomiędzy biznesem, układem medialnym, a sferą polityczną nigdy właściwie w Polsce nie zostały tak naprawdę osłabione, zerwane. Afera Amber Gold, tak? To jest jakby doskonały przykład, taki klasyczny przykład do analizy no, z punktu widzenia niemarksowskiego materializmu historycznego. Mamy firmę Amber Gold i żeby ten właściciel mógł działać, musiał mieć dojścia, musiał mieć sojuszników w układzie medialnym, czyli dał coś na kościół i powiedzmy, finansował film Andrzeja Wajdy. Musiał mieć dojścia, powiedzmy, czy sprzymierzeńców w układzie politycznym, zatrudnił syna premiera, no i dał na klatkę dla Gibbonu. Akurat ZOO było środkiem, powiedzmy, w gestii miasta, czy władz samorządowych. Jakby zabezpieczając się, tak, w tych dwóch sąsiednich układach społecznych, no mógł przez tyle lat tak działać w taki, powiedzmy, sposób. Dziękuję bardzo.